Księża Pallotyni mają nowego generała. Został nim ksiądz dr Zenon Hanas. Ksiądz dr Zenon Hanas od lat wyjaśnia trudne zagadnienia teologiczne słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji TRWAM. W rozmowach niedokończonych podejmował tematy związane z Kościołem i demokracją. Wykładowca Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego od 2017 roku był przełożonym Pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla. Stoi również na czele Fundacji Księdza Arcybiskupa Henryka Hozera Familiaris Leticia oraz Fundacji Rozwoju UKSW. Dziś delegaci 22 zebrania generalnego wybrali księdza doktora Zenona Hanasa na generała Księży Pallotynów. Przyjął on urząd w trakcie ceremonii wyznania wiary i złożenia przysięgi w kaplicy w centrum animacji misyjnej w Konstancinie Jeziornie. Jest 23 przełożonym generalnym Księży Pallotynów i drugim po księdzu Wojciechu Turowskim wybranym na ten urząd Polakiem. Na całym świecie księża Pallotyni są skupieni w 406 wspólnotach. Tworzy je 1720 dwudziestu księży.